gospodarzu, przynosimy złoty bochen, rąk i myśli naszych ziarno. Dziel go równo, sprawiedliwie, by wszystkim starczyło. Starościno? Przynieśliśmy chleb chrupiący i pachnący polem, wypieczony z pierwszej mąki białej, wyrośnięty w starej dzierży. Niech smakuje wszystkim, niech będzie zawsze świeży. Połamiemy go w kawałki i posypiemy solą. Niech to będzie nasz opłatek i zawita w każdym domu. Niech przyniesie nam dostatek, Boży owoc pracy naszych dłoni. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować za ten piękny bochen chleba, za ten dzban miodu. Zawsze ten chleb przyjmuję z wielką czcią, z wielką radością, ale i z wielką odpowiedzialnością, z wielkim szacunkiem. Szacunkiem do tego chleba, ale przede wszystkim szacunkiem do rolnika, czyli do tej osoby, która codzienną pracą, codziennym trudem sprawia, że ten chleb jest na naszych stołach. Bóg zapłać wam za to, drodzy rolnicy, a ja obiecuję, że będę dzielił ten chleb tak, żeby go wszystkim wystarczyło. Bóg zapłać. Wszystkich naszych gości serdecznie dziś wita. Pośpiewamy trochę, jak się u nas żyje, co się wydarzyło, co się w gminie kryje. Podziękujmy Bogu z wysokiego nieba, aby nie zabrakło, aby nie zabrakło nam kawałka chleba. O dobry Boże, dzięki Ci, dzięki. Wszystko nam dałeś, co nam potrzeba. I chleb powszedni mamy z Twej ręki, tylko nam braknie nauki chleba. Dozwól, o Panie, by dla Twej chwały i ziarna w sercach naszych dojrzały. Kiedy rolnicy szczęśliwie zbiorą swoje plony, wtedy świętujemy. To święto, ono zawsze koncentruje się wokół słowa wdzięczność. Kierujemy swoją wdzięczność przede wszystkim do Pana Boga za to, że pozwolił szczęśliwie zebrać plony, za to, że błogosławił pracę rolnika, za to, że błogosławił od chwili zasiania tego ziarna do szczęśliwego zbioru. Za to bardzo serdecznie dziękowaliśmy, myślę, wszyscy podczas mszy świętej, którą odprawił ksiądz kustosz. Ale też dziękujemy w tym dniu bardziej niż na co dzień wszystkim rolnikom, wszystkim tym, którzy na co dzień pracują, na co dzień się trudzą, ażeby ten chleb na naszych stołach był. Byliśmy na zebraniu wiejskim, na którym większość społeczeństwa wytypowała nas jako starostów. Stwierdzili chyba, że będziemy odpowiedzialnymi osobami na tym stanowisku. I się zgodziliśmy, zostaliśmy. Trochę o waszym gospodarstwie, bo pracujecie na roli. Tak, dokładnie. Przyjęliśmy gospodarstwo po rodzicach 12 lat temu. Postawiliśmy chlewnie, dobieramy ziemię w dzierżawę i gospodarzymy i jakoś to wszystko się kręci. Jaki to jest typ produkcji? Trzoda chlewna. Tucz, trzody chlewne. Jak to jest być rolnikiem dzisiaj? Ciężko. Ciężko jest być rolnikiem, nie ukrywając. Są takie czasy, jakie teraz mamy. No, jest niestabilny rynek po prostu. Nie wiadomo, co przyjdzie jutro. Dopłaty, te wszystkie programy trochę pomagają? Dopłaty tak, natomiast do tej pory jeszcze nie skorzystaliśmy z rozwiązań i z tego, co nam proponuje Unia Europejska. Staramy się sami rozwijać, pracujemy ciężko razem z rodzicami i naszymi dziećmi też, to trzeba podkreślić, są też zaangażowane. No i cieszymy się, że możemy się rozwijać, planów mamy dużo i mam nadzieję, że wszystko jak najszybciej zrealizujemy, żeby kiedyś w końcu może troszkę odpocząć i żeby przekazać to następnemu pokoleniu. Jaki to był rok dla rolnictwa? Jak te plony w ogóle wyglądają? Rok jest bardzo dobry. Plony były zadowalające. Pogoda, powiem szczerze, że były obawy, bo przestała nam dopisywać, ale później już się wyklarowała, już było wszystko w porządku i jest super. Jak widzicie przyszłość rolnictwa? Ciężko. Jeżeli ceny zostaną na takim poziomie, jak są dzisiaj, to będzie bardzo ciężko.
Ja chciałam dodać, że mój mąż to taki prawdziwy rolnik z krwi i kości, bo ja z gospodarki nie pochodzę, musiałam się wszystkiego nauczyć od początku, ale jestem zaangażowana i bardzo podziwiam swojego męża, bo wykonuje naprawdę ciężką, ogromną pracę. To pokolenie następne jest niewielu, którzy pracują na roli. Po prostu trzeba to podkreślić, tak jak powiedział gospodarz w przemówieniu. No niestety, jest jak jest na tą chwilę, ale chcemy się rozwijać. Gratuluję dzisiejszego udziału w dożynkach, roli, którą pełnicie. No i abyśmy za rok się spotkali, być może w lepszych okolicznościach dla rolników. Miejmy taką nadzieję, że tak będzie. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy serdecznie. Takie dziewczę kocham, co ma jasne włosy, co ma jasne włosy i oczy niebieskie. Nie zamieniłbym się na berło królewskie, bo berło królewskie nie ma tej słodyczy. A dziewczyna czasem buziaka użyczy, buziaka użyczy, przytuli do siebie. A chłopcu się zdaje, że jest w siódmym niebie. Dożynki to jest takie bardzo ważne święto. To święto jest obchodzone tylko raz do roku. To też powoduje, jak wielka jest waga tego święta. Świętujemy dopiero wtedy, kiedy szczęśliwie rolnicy zbiorą plony. Czyli wtedy, kiedy mamy to zapewnienie, że nie zabraknie żywności na następny rok. I dzisiaj w naszej gminie chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować za to wszystkim naszym rolnikom. Za ich trud, za ich pracę, za poświęcenie, za te troski, którymi żyje rolnik na co dzień. Ale przede wszystkim dziękujemy Panu Bogu za błogosławieństwo, za to, że Pan Bóg pozwolił nam szczęśliwie wszystkie plony zebrać. Za to dziękowaliśmy podczas mszy świętej, którą odprawił nam ksiądz kustosz parafii w Kolembrodach. I potem przyszliśmy tutaj na stadion, na nasz gminny stadion, gdzie odbyła się ta piękna ceremonia dożynkowa, czyli przekazanie chleba i przekazanie wieńca dożynkowego. To dwa takie duże, wymowne symbole dożynek. Ten chleb, który symbolizuje właśnie brak głodu, symbolizuje ten dostatek. Ten chleb symbolizuje jedność, żebyśmy tutaj w gminie, tak jak w rodzinie, starali się być jednym, żebyśmy się nie dzielili, żebyśmy się nie kłócili, ale tak jak mówiłem podczas swojego wystąpienia, ten chleb dla nas samorządowców to jest takim dużym zobowiązaniem, żeby podzielić go dobrze, żeby podzielić go sprawiedliwie, żeby w gminie każdy czuł się jak w domu, żeby każdy miał to poczucie, że ten głód nikomu nie będzie zagrażał, a chleb będzie każdemu codziennie towarzyszył. Dużo jest problemów w rolnictwie. Zajmę się jednym i o to poproszę. Czy również w gminie Komarówka widać to, panie wójcie, że rolnicy nam się starzeją, demografia jest nieubłagana? Mówiłem również o tym w swoim wystąpieniu. Rozmaite problemy, i tych problemów jest dużo, powodują, że jest duże zniechęcenie młodych ludzi do pracy na gospodarstwie rolnym. Pokolenie moje, pokolenie 50-latków, jest takim najliczniejszym pokoleniem, które prowadzi gospodarstwa rolne. Już z naszych dzieci jest bardzo mało tych, którzy chcą podejmować gospodarstwa. Ja mam bardzo wielu przyjaciół, którzy prowadzą gospodarstwa rolne. Z nimi rozmawiam na co dzień i oni te problemy sygnalizują, wręcz tak alarmują. Ja próbowałem te problemy podczas wystąpienia zdiagnozować, ale myślę, że przede wszystkim ta wielka niestabilizacja cenowa i duża biurokracja w rolnictwie powoduje to zniechęcenie. Teraz weszły też ekoschematy. Ja tylko tak podam taki przykład. Rolnik wywozi obornik i ma 12 godzin na to, żeby zgłosić do agencji, że wywiózł obornik. To powoduje naprawdę wielkie zniechęcenie. Skoki cenowe, powiem o zbożach. Rok temu zboża były dwukrotnie większe. My nie rozmawiamy o skokach kilku procentowych, co byłoby dość naturalne, bo działamy w warunkach rynkowych i rynkowo na pewno nigdy nie będą ceny stałe. One będą się troszeczkę różniły rok do roku, no ale takie różnice, one powodują wielką niestabilizację.
sytuację ekonomiczną tych gospodarstw i taką obawę przed tym, czy inwestować, czy kupować maszyny, czy unowocześniać te gospodarstwa. I to jest naprawdę dużym problemem. To jest bardzo dużym problemem, bo wsie się starzeją. Młodych ludzi jest coraz mniej. A jak jest młodych mniej ludzi, to jest mniej dzieci. Jest mniej dzieci w szkołach, mniej zakupów i tak dalej, i tak dalej. To wszystko powoduje, że ta wieś jakby ubożeje przez to. I różne instytucje zwyczajnie nie są już potrzebne na wsi. Tak jak choćby szkoły, które w większości już są zamknięte z uwagi na brak dzieci. No ja rozpocząłem ten temat, więc przepraszam. Żeby nie było jednak tak morowo i źle nastrojowo, to jednak cieszmy się dzisiaj. Plony były jednak udane w tym roku. Oczywiście, że tak. Troszkę pogoda przeszkadzała w zbiorze, ale tak ostatecznie udało się wszystko zebrać. Udało się zebrać już w drugiej połowie sierpnia, wszystkie plony były, zboża były zebrane i z tego się cieszymy. I z tego autentycznie myślę, że rolnicy też się cieszą. Starsi rolnicy w takim wieku jak ja pamiętają, jak było kiedyś, że teraz pod tym kątem wyżywienia, pod kątem dostępności produktów jest dobrze i z tego się naprawdę cieszmy i dziękujmy rolnikom za to, co mamy na naszych stołach.